Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wykonamy stroik świąteczny, bożonarodzeniowy na naturalnym podkładzie. Stroik możemy wykonać w naczyniu z gąbką florystyczną mokrą do kwiatów żywych, ale również na ten okres świąteczny możemy wykonać to na dowolnej podstawie. Ja akurat przygotowałam tutaj plaster drzewa brzozowego. Mam również choinkę. Jest to jodła kaukaska. Jest to jedna z trwalszych jodeł, która tak szybko nie gubi swojej igły. Mam również do dekoracji tuje, różnego rodzaju ozdoby, bombki, plastry pomarańcza, szyszki, wiele, wiele innych ozdób. Szyszki koloru białego, naturalne. Przystępujemy więc do pracy. Mój stroik bożonarodzeniowy będzie wykonany ze świecą, będzie w sobie miał świecę. Na początek wykonujemy, robimy jakby podkład, tak? Robimy dno naszego stroika. Do mocowania naszych wszystkich elementów będziemy potrzebowali kleju na gorąco. Przystępujemy więc do pracy, tak? Staramy się oczyścić gałązki. Od strony wewnętrznej przyklejamy nasze gałązki, tworzymy okrąg naszego pnia, tak? Okręcamy naokoło, na przemian dodając gałązki jodły kaukaskiej oraz gałązki naszej tutaj tuj, tak? Szmaragdowy. Dostosowujemy długość, wielkość do tego, co sobie zaplanowaliśmy, tak? W jaki sposób chcemy, aby to wyglądało. Zrobić sobie więcej miejsca, żebym widziała, co tworzę, w jaki sposób to. Takie kompozycje mogą być postawione nawet, tak, tutaj na cmentarzu, jak symbolicznie
Mogą być w domach ustawione jak najbardziej. Tak jak wspomniałam, jadła kaukaska jest dość wytrzymała, więc tutaj te nasze igiełki nie osypią się tak szybko. Więc tym się nie przejmujemy. Tym się absolutnie nie przejmujemy. Doklejamy kolejne gałązki. A jeszcze myślę, że kilka gałązek naszej tutaj tłuczki. Jeszcze kilka, myślę, że gałązek i zaczniemy, przejdziemy do ozdabiania już bombkami, świeczką. Tak jak wspomniałam, kilka gałązek tutaj doczepimy. Myślę, że podstawę już mamy zrobioną. Teraz przymocujemy naszą świecę. Myślę, że na dno naszego stroika dużą ilość kleju wytupimy, tak by nasza świeca się nam przykleiła i była dość stabilna. Stawiamy naszą świecę. Dociskamy, czekamy, aż nam się to wszystko sklei dokładnie i możemy przystępować do ozdabiania. Kilka bombek, świeca, kilka bombek. Nie powiedziałam Państwu o kolorystyce. Mój stroik bożonarodzeniowy będzie w odcieniach bieli, czerwieni i złota. Taki kolor neutralny, do którego wszystko będziemy mogli zastosować. Jak najbardziej będzie adekwatny. Do całości. Biała szyszka. Szyszki maluję sprayem bądź też pędzlem, najzwyklejszą farbą. Nic tutaj się absolutnie nie dzieje. Staramy się, aby z każdej strony nasz stroik był ozdobiony, by było to widoczne, tak? Weźmy się tutaj pistolet.
zacina z klejem. Myślę, że zaraz sobie poradzimy z tym. Tonacja to już wedle Państwa ozdób, jakie są w domu, czy to złoto, czy srebro, biel, czy czerwień, to już Państwa jest koncepcja. Ja wykonuję w takiej kolorystyce, jakiej Państwo widzicie. Proszę pamiętać, aby z bombek zawieszki, które korzystujemy do powieszenia na choince, były zdjęte, bo podnosząc naszą bombkę, możemy bombkę zdjąć, a koniec, a zawieszkę zostawić. Tak? Więc ja zdejmuję tą zawieszkę. Ozdoby możecie Państwo kupić w wielu sklepach teraz przed świętami. Jak najbardziej można je otrzymać, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Każdy pomysł, każde wykonanie wydaje mi się, że będzie dość ciekawe. Zamieszczamy raz większe, raz mniejsze bombki. Biel rozświetli nam nasz stroik, nada takiego ożywienia, takiego blasku. Ozdoby są przeróżne. Teraz taki wybór ozdób, że myślę, że znajdziecie Państwo na pewno coś adekwatnego do tego, by Wasz stroik był odpowiednio wykonany. Pomarańcze są suszone na grzejniku. Można wysuszyć w piekarniku, ale proszę pamiętać, że przy suszeniu w piekarniku mogą one nam zczarnieć. Dlatego warto jest suszyć długo, ale o niskiej temperaturze. Tak? To jest bardzo ważne do tego, aby wyglądały one w ten sposób, jak mam ja. Odpowiada mi ta gałązka, więc muszę ją sobie odciąć i w to miejsce za chwilę przymocujemy coś innego. Mam tutaj też takie wysuszone już gałązki białe, pomalowane białą farbą, więc też jak najbardziej wiele rzeczy możemy sami wykonać. Nie musimy też tego kupywać. Również nam nadadzą efektu, tak? Więc sami również to możemy wykonać.
Jeszcze kilka gałązek, kilka ozdób. Nasz stroik pięknie będzie się komponował. W kilku miejscach nada nam to też takiego, jak już mówiłam, blasku, bieli, tak? Kilka ozdób. Ozdoby dobieracie Państwo wedle własnego gustu i pomysłu. Kilka jeszcze ozdób. I nasz stroik będzie już cieszył nasze oczy w okresie świąt. Tylko jeszcze cytryn, w sumie pomarańcze, tak? Gałązka. Tutaj widzę, że mam jedno miejsce takie puste, więc dołożę sobie jeszcze gałązkę swojej jodły, aby móc wypełnić to miejsce. Jeszcze kilka gałązek. Dokładnie musimy wszystko mocować, aby nam dane elementy nie odeszły, tak? Się nie odkleiły. Tak jak mówiłam, kleju nie żałujemy, pracujemy z klejem w dużych ilościach. Powoli dobiega końca nasz stroik. Kilka jeszcze bombek dla ożywienia. Za chwilę nasz stroik zostanie ośnieżony sztucznym śniegiem. Myślę, że to też nada takiego dość ciekawego efektu. Kilka jeszcze gałązek sztucznej jarzębiny koloru czerwonego. Jeszcze kilka drobiazgów i będziemy przechodzić do ośnieżania naszego stroika. Proszę pamiętać, aby wszystkie detale były osłonięte z drucików, tak żeby nasz stroik wyglądał estetycznie i przejrzyście. Proszę zobaczyć, bardzo naturalny. W naturalnej kolorystyce, w naturalnych barwach wygląda nasz stroik. Użyję jeszcze do tego śniegu, ośnieżę niektóre gałązki, niektóre elementy. Nadmiar kleju, wąsy kleju o suszamy, zabieramy. Proszę spojrzeć. Tak wygląda nasz stroik świąteczny, odpowiedni na okres Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że Państwa strojki również będą piękne, kolorowe. Zachęcam do wykonania takich stroików własnoręcznie. Dziękuję za uwagę.